Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, zapraszam Was dzisiaj na unboxing. Bardzo ważny dla mnie unboxing, ale myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla wielu z Was i dla Mateusza, bo to jest import specjalny, czyli paczka od Mateusza z Roślinnej Dżungli, który organizował właśnie import specjalny i dzisiaj właśnie dotarła do mnie paczka z tymi roślinkami z tego właśnie importu. Ja ją sobie tutaj już rozcięłam, chwilkę stała otwarta. No i powiem Wam, że nie mogę się już doczekać, więc bez zbędnych wstępów otwieramy. Otwieramy. Ja tutaj nic nie zaglądałam. Dziękuję, tak. Dziękuję Mateusz, to ja dziękuję. Tutaj jest informacja o rabatach, które możecie znaleźć na stronie, w sklepie Mateusza. Sklep znajduje się... Czekajcie, bo tutaj czytam. Ach, tutaj mamy listę roślin importowanych. Dobra, ja sobie to później zajrzę. Oczywiście są paszporty, jest rachunek, wszystko jest, jak to zwykle u Mateusza, wszystko jest dopracowane. Adres sklepu roślinnadżungla.pl, tutaj są rabaty. Pewnie jeżeli już ktoś składał zamówienia, to wie, a jeżeli nie, to zajrzyjcie i sprawdźcie sami. Dobrze, i słuchajcie, otwieramy, nie czekamy, bo tutaj już po prostu... Mam nadzieję, że wszystko widać. Musiałam się tutaj troszeczkę tak na tym stole próbować zmieścić, bo dzisiaj jest dość deszczowo, ciemno, ponuro i... Będę rzucać na podłogę. A co? I tak, ja to później będę sprzątać, więc żebym czegoś nie wyrzuciła, dlatego tak otwieram każdy kawałeczek. No to jest zabezpieczone po prostu, pierwsza klasa. Musiałam się tutaj zmieścić na stole, bo po prostu jest zbyt ciemno i mało byłoby widać wszystkiego, dlatego tutaj się będę gnieździć. Okej, tutaj są, o, no i jesteśmy. Tutaj oczywiście jak w niebie, na biało. Nie wiem, od czego zacznę. Będę sobie zerkać, co ja tam zamówiłam, bo powiem Wam szczerze, że w międzyczasie też otrzymałam tutaj od Mateusza roślinki i będę to wszystko wrzucać, tylko no muszę się tutaj uporać. Szukam czegoś, żeby sobie to przełożyć. No dobra, będę to kłaść na stół na razie. Wyciągać będę na stół, dobra. Jest pierwsza hoja, o rany, widzę to. Miejsce mam już przygotowane. O nie, dobra, nie. Zaczynam od tej strony. Miejsce mam już przygotowane dla tych roślinek. No, musimy o nie na początku troszeczkę zadbać, dlatego ja ich tak szybciutko nie otwierałam, żeby one jednak troszeczkę, ta temperatura się wyrównała, bo dzisiaj jest troszkę chłodniej niż było przez ostatnie dni. Kiedy mój mąż mi tu tak naprawdę przyniósł ten karton, to ja go otworzyłam tylko i on sobie leżał taką dłuższą chwilę, aż po prostu się ta temperatura wyrównała. Oto pierwsza roślinka. Jest to hoja. Ja mam nadzieję, że to wszystko tutaj dobrze widać. Oczywiście na końcu jeszcze pokażę Wam wszystkie te roślinki z takiego lepszego ujęcia. A ona ma tutaj B03. Tutaj jest delikatnie ułamany listek, ale to nic. Dobra, ja sobie tutaj sprawdzam, żeby Was przypadkiem nie okłamać, ale wiem, co to są za roślinki, ale ja sprawdzę w ogóle wszystkie, które zamówiłam, bo powiem Wam szczerze, że hoja elliptica, prześliczne ma te liście, bardzo ładnie unerwione, spójrzcie, duża jest ta roślinka, myślałam, że ona będzie jakaś taka, wiecie, maleńka, ale powiem Wam, że wcale taka nie jest. Jest w mchu. Ona tutaj idzie w kilku miejscach. Tutaj podjęła jakiś wzrost. Jest jeden lekko uszkodzony, znaczy lekko, jest odłamany liść, ale to nie szkodzi. Zaraz zajrzymy sobie dalej. Jak nie widać, to mówcie. Ale mam nadzieję, że widać. Wrzucam tutaj. No ślicznie. Ona jest w mchu.
A na razie w tym uchu zostanie, być może i docelowo w ogóle zostanie. Zobaczę, jeszcze nie wiem, nie zastanawiałam się zupełnie nad tym. Prześliczna, naprawdę prześliczna jest ta choja. Odkładam ją na bok, delikatnie. Ja wiem, że z tym kartonem jest tutaj ciężko mi się wymieścić, żebyście wszystko zobaczyli, ale no mam nadzieję, że nie jest najgorzej. O, ja już tam widzę to, na co najbardziej czekałam. Zaczynam tutaj od tych dwóch roślinek. O rany, jakie to jest piękne tutaj, naprawdę. Powiem Wam, ja zawsze cieszę się, że Mateusz używa papierowych taśm, bo można sobie poradzić spokojnie bez nożyczek. Ten film może trwać troszkę dłużej, ale ja nie zamierzam się tutaj spieszyć. Mam zamiar cieszyć się tą chwilą, tym rozpakowywaniem, więc ewentualnie jakby coś, to zawsze można sobie troszeczkę przyspieszyć ten film, ale mam nadzieję, że tego nie zrobicie. Nie chcę tutaj niczego uszkodzić, więc będę je tak pomalutku wyciągać. Opsa, o rany. Wychodź, 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 wychodź. Pomału, 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 pomału. Dobra, wstrzymajmy oddech. Nie no, to mi tutaj zdecydowanie przeszkadza. Muszę to wyciągnąć, to wypełnienie. Bo mi się tutaj plącze. O rany, ale ta choja jest naprawdę duża. I to dlatego mi się tutaj to wszystko tak zaklina. Och, och, och. I jeszcze raz och. Spójrzcie, jakie liście. Prześliczna, prześliczna. Makrofyla albo marginata, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że nie. Dopiero je poznaję, ale myślę, że się nie mylę. Ten liść jest taki lekko, ale myślę, że nie, że tutaj się z nim nie stało. Otwieram pomaleńku, ostrożnie. Okej. Są fajnie zabezpieczone, także one, ponieważ są to roślinki, które są, musimy troszeczkę o nie zadbać, musimy im zapewnić na początek, jak ona jest śliczna, jak ona jest duża, również jest w mchu. Nie wiem, jak ją Wam tutaj pokazać, myślę, że na koniec będzie najfajniej to jakoś tak z bliska ująć. Musimy im zapewnić tutaj no, troszeczkę opieki, na pewno podwyższoną wilgotność, temperaturę odpowiednią i dać im troszeczkę czasu, żeby one się zaaklimatyzowały. Ale powiem Wam, że naprawdę no, ta jest prześliczna. Jaka jest długa, jaki ma pęd. O rany, dobra. Ochów i achów tutaj będzie mnóstwo. Nie wiem, dobrze, no, ja sobie ją tutaj położę na chwilkę pod tym. A, stój. Dobra, żeby mi tutaj nie spadła. Kolejna, też chojka. Słuchajcie, ale to nie będą tylko choje. Nie będą tylko choje, aczkolwiek te od dawna mi się podobały i bardzo chciałam je mieć. Poczekajcie minutkę, więc ja muszę tutaj odtargać tę taśmę, żeby niczego nie uszkodzić. I to jest, o, jaki słodziak. O, mamo. O, taśma, 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 taśma. Nie, nie przykleiła się. Myślałam, że się przykleiła do liści tutaj. Zaraz ją spróbuję oderwać. Dobrze, bo jest jej zdecydowanie za dużo tutaj. O, rany. No, śliczna jesteś. Śliczna. To jest choja Heuszkeliana variegata. Mam nadzieję, że również nie przekręciłam nazwy. Musiałam sobie spojrzeć, jak to się dokładnie tutaj czyta. Ale jest śliczna, jaśniutka. Te listeczki ma naprawdę... Niesamowita jest ta choja. Niesamowita. Piękna. Już się cieszę. Już się bardzo cieszę. Dobra, kładę ją sobie tutaj. I słuchajcie, ostatnia roślinka. No ostatnia... niesamowita. Mateusz, ja naprawdę bardzo Ci dziękuję, bo gdyby nie Ty, to pewnie nie miałabym tej rośliny. Przynajmniej nie teraz. Muszę Wam ją pokazać i matko moja, gwiazda tutaj jest. Odrywamy. Aha, tu jest jeszcze patyczek, żeby tutaj się absolutnie nic nie stało.
Czy ja już to wyciągnęłam tutaj stąd, czy nie? Oczywiście ja zawsze wszystkie kartony, pudełka tutaj wypełnienia sobie zostawiam. I wykorzystuję je. Idą dalej w świat po prostu. W razie konieczności po prostu idą dalej w świat. O rany. O rany, o rany. Spójrzcie. Anturium varroquinum we własnej osobie. Ono wcale nie jest takie małe, muszę Wam powiedzieć. Ja myślałam, że to anturium będzie dużo mniejsze, że to będzie taki maluszek, maluszek, bo to miał być maluszek, ale on wcale takim maluszkiem nie jest. O rany. No przecudowne. Cudowna roślina, aż aż przestałam mówić z wrażenia. Muszę się napić. Mam tutaj kawę, więc pozwólcie. Łyk kawy. Łyk kawy. Niesamowite jest anturium. Jest przepiękne. Jejku, naprawdę. Kochani, no tak wygląda moje zamówienie. Mój import specjalny, który zorganizował Mateusz. Roślinki są naprawdę cudowne. Także nie bójcie się, bo spójrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Dobra, ja teraz tak, zabieram ten karton i zaraz tutaj wszystko będziecie mogli dokładnie obejrzeć. Tylko teraz, jak ja to ruszę, to mi to wszystko legnie tutaj. Może tak, zabierzemy tą choję. Zabieramy karton. Uwaga. Dobra, poszło. Oto i one. Moje roślinki. Może ja sobie je lepiej położę, żeby im się przypadkiem nic nie stało. Na ten moment nic z nimi nie robię. Zostawiam, żeby one się tutaj troszeczkę przystosowały, zaklimatyzowały. Nie przesadzam, nie kombinuję. Jeżeli nie wiecie, co zrobić z tymi maluszkami, nie pamiętacie, to wszystkie informacje znajdziecie właśnie w sklepie mateuszaroślinnadżungla.pl. On tam mówi właśnie, jak należy się zaopiekować tymi maluszkami. Mówi tam o tej podwyższonej wilgotności, o temperaturze. Dobra, rzucam to tam do tyłu. Mówi również, tam wymienia dwa preparaty, które można sobie kupić i powiem Wam, że ja jeden z nich już oglądałam, mam tam gdzieś w koszyku na Allegro, muszę sobie go szybciutko zamówić. Nie pamiętam nazwy, nie powiem Wam teraz, ale nie było to jakoś specjalnie drogie, wyszukane, nie wiadomo co. Także zerknijcie tam do niego, do sklepu i tam wszystkie potrzebne informacje znajdziecie. No a oprócz tego Mateusz wszystko, o wszystkim na bieżąco informował nas na swoim kanale, który również nosi nazwę Roślinna Dżungla. Także jeżeli chcecie sobie coś przypomnieć, cofnąć się, to oczywiście tam na kanale Mateusza również znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. No rewelacja, powiem Wam, że jestem zachwycona. No to anturium to w ogóle skradło moje serce. Dzisiaj nie będę spać, tylko będę na nie patrzeć. Sobie. Jest niesamowite. Jest w większej doniczce niż te choje. Choje są też prześliczne. No ta w ogóle jest rewelacyjna. Wow! Będę się dzisiaj tutaj nimi zajmować, zaraz je tak się zastanawiam, czy ona mi wejdzie do tego akwarium mojego. Może i wejdzie. Zobaczymy. W każdym bądź razie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mateusz, ja powiem Ci, że ze swojej strony bardzo Ci dziękuję. W ogóle, że zorganizowałeś coś takiego. No super sprawa. Wiem, że to na pewno kosztowało Cię dużo pracy, dużo energii i nerwów i stresów. I jest to naprawdę takie duże przedsięwzięcie. I logistyczne, i nie tylko. Także gratuluję. Gratuluję odwagi. Oby tak dalej. Także wspierajmy tutaj takie drobne biznesy, które być może kiedyś przekształcą się w coś dużo, dużo większego. No od czegoś zaczynamy. Myślę, że Mateusz tutaj zaczął naprawdę z wysokiej półki. Także polecam Wam bardzo serdecznie, bo ja wiem, że roślinki są od niego, to one są naprawdę zaopiekowane. Co prawda tymi opiekujemy się teraz bardziej sami, ale tutaj myślę, że nie będzie jakichś tam, kurczę, większych problemów. No anturium,
Jest niesamowite, niesamowite. Bardzo się cieszę, że się na nie zdecydowałam, chociaż później pojawiła się taka nutka obawy, czy oby to był dobry pomysł. ale nie żałuję. Także bardzo dziękuję, Mateusz, bardzo dziękuję jeszcze raz i za wszystkie kody promocyjne, no za wszystko, za całe to przedsięwzięcie i za to, że tak naprawdę otworzyłeś ten sklep, bo ja bym sobie tutaj nigdy tych roślin sama nie zdecydowałabym się na import. Jednak, no nie, myślę, że nie byłabym aż tak odważna, także dzięki Tobie mogłam się tutaj, mogę się nacieszyć tymi roślinami. Rewelacja, lista roślin importowanych, ja sobie tutaj jeszcze wszystko dokładnie pooglądam. Super, super. Także kochani, nie bójcie się. Wszystko jest dobrze. Czekacie na swoje rośliny, to naprawdę przygotujcie sobie miejsce, dużo dobrego humoru, nastroju i tyle. I opiekujcie się nimi, cieszcie się z nich. Także warto było czekać. Warto było czekać i myślę, że no nic, teraz tylko po prostu patrzeć, zaglądać do tych roślinek i tutaj sprawdzać, jak one się mają, jak się rozwijają i cieszyć się tymi przyrostami. No dobra, kochani, bo się tutaj strasznie rozgadałam. W ogóle jest niesamowita historia. Wszyscy są w domu. Nie, nie ma mojego męża, który w ogóle poszedł sobie pobiegać, chociaż dzisiaj leje. Nikt mi nie przeszkadzał. Moja córka nie przyszła. Nie, no oni chyba wiedzieli wszyscy, że tutaj jest bardzo ważny unboxing i absolutnie nie można przeszkadzać. Kochani, życzę Wam dużo słoneczka, bo dzisiaj go troszeczkę jest mało, ale też deszcz jest potrzebny, więc no wszystko w umiarze. Mateusz, jeszcze raz dziękuję. Was pozdrawiam serdecznie, Mateusza również pozdrawiam serdecznie. No i pochwalcie się swoimi roślinkami. Dajcie znać, co zamówiliście, może coś polecacie, może macie jakąś choję, która w ogóle no skradła Wasze serce. Ja tak naprawdę jestem straszną fanką. No anturia skradły moje serce już jakiś czas temu, natomiast z chojami, choje się bałam, bo nie umiałam się z nimi za bardzo dogadać i dopiero później stopniowo się jakoś do nich przekonałam i teraz gdzieś tam u kogoś patrzę, czy gdzieś tam na jakiejś stronie, no któraś mi wpadnie w oko, to po prostu staram się ją gdzieś wyszukać, ale jeżeli Wy macie coś, co moglibyście mi polecić, to będę bardzo wdzięczna i sobie tutaj na tej liście będę u Mateusza odhaczać, bo myślę, że to nie będą moje jedyne zamówienia u niego. A jeszcze mam zaległe dwa unboxingi od Mateusza, także też Wam je w najbliższym czasie oczywiście pokażę. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Idę się tutaj cieszyć i pochwalić moimi roślinkami. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.